Witam w serii książkowej na kanale i były już tutaj książki o chorobach i szkodnikach roślin sadowniczych, o chorobach i szkodnikach warzyw, no i nie mogło zabraknąć także książki o chorobach i szkodnikach roślin ozdobnych. I właśnie dzisiaj mam taką tutaj książkę Choroby roślin i kwiatów, choć sam tytuł nie wskazuje właśnie na tą konkretną zawartość, a książka traktuje tylko i wyłącznie o chorobach i szkodnikach właśnie roślin ozdobnych. I znajdziemy tutaj 42 gatunki roślin ogrodowych i 160 zagrażających im chorób i szkodników. Przeglądanie zawartości książki warto zacząć od tych dwóch stron, gdzie mamy spis treści, jak i również zalecenia autora, w jaki sposób z tej książki korzystać. Jak widać, rośliny tutaj ozdobne są uszeregowane w porządku alfabetycznym. No i na pierwszy rzut oka rzuca się na pewno mnóstwo różnego rodzaju drzew, bo i mamy tu i brzozę, i grab, i również świerk, czy też wierzbę. Sporo również jest tutaj krzewów ozdobnych, no i znalazło się też miejsce na kilka bylin. Zobaczmy, jak to właśnie w środku wygląda. Tak więc zobaczmy, jak to w środku wygląda na przykładzie piwonii. Strona podzielona na dwie części. Po jednej nazwa właśnie gatunku rośliny ozdobnej, po drugiej nazwa choroby, czy też szkodnika, w tym przypadku choroba grzybowa, plamistość liści. W rubryce list gończy mamy informacje o biologii, cyklu życiowym i wyglądzie, czy to choroby, czy szkodnika. W rubryce objawy i szkody autor wymienia charakterystyczne symptomy występujące właśnie na roślinach porażonych, czy też zaatakowanych. A w rubryce zapobieganie i zwalczanie właśnie autor wymienia możliwe sposoby walki z chorobami i szkodnikami, aczkolwiek tutaj dużo miejsca autor poświęca na profilaktykę. No i przykładowo to plamistość liści na piwoniach, zbierać i usuwać zaatakowane liście jesienią, nie podlewać wieczorem po liściach, nie sadzić za gęsto, używać niezakażonego materiału siewnego, wybierać mniej podatne odmiany i dopiero na końcu autor tutaj sugeruje, aby użyć fungicydów. Czyli w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Wyraźne zdjęcia właśnie z objawami, czy to chorób, czy szkodników. Pod zdjęciami jeszcze trzy zdania. W największym skrócie różne plamy w zależności od rodzaju grzyba, przetrwanie w jesiennych liściach lub materiale siewnym, właśnie jak ta plamistość liści może przetrwać, unikać gęstego sadzenia i podlewania wieczorem, czyli właśnie to zapobieganie. No i jeszcze tutaj tabelka nie mylić. Właśnie z czym taką plamistość liści można byłoby pomylić. I tutaj plamy na liściach mogą powodować również bakterie wywołujące częściowo podobne symptomy. A tutaj przykładowo jeszcze forsycja, brunatna zgnizna drzew pestkowych, czyli coś, co bardziej kojarzy się właśnie z roślinami sadowniczymi. No i tutaj mamy z kolei tabelkę zdarza się. I właśnie oprócz forsycji brunatna zgnizna zagraża szczególnie drzewom pestkowym, zwłaszcza wiśni, i nieleczona powoduje tam duże straty w kwiatach. Zresztą bardzo podobne są, wręcz takie same są te objawy zarówno na drzewach pestkowych, jak i właśnie na forsycjach. W książce znalazł się też krótki rozdział na temat chorób i szkodników, które atakują sporą grupę roślin, nie tylko jakieś pojedyncze gatunki. No i oczywiście mamy tutaj ślimaki, czy też karczowniki, czy tutaj nawet piędzika przedzimka, który też często bardzo kojarzy się jednak z roślinami sadowniczymi. Z kolei tutaj na końcu mamy taką przydatną tabelkę, oznaki niedoboru substancji odżywczych, po jednej stronie właśnie te pierwiastki, a tutaj jak wyglądają właśnie niedobory tych pierwiastków na roślinach. Książka, jak widać, bogato ilustrowana, na pewno zdjęcia wyraźne, pomagające w zdiagnozowaniu, jaka to choroba, jaki to szkodnik. Często właśnie te zdjęcia są mocno powiększone, jak na przykład tutaj mamy mszycę ligustrową. Właśnie te osobniki tutaj na zdjęciu mocno powiększone. Czy też tutaj powiększony pąk piwonii zaatakowany przez piewiki. Czy tutaj nawet właśnie jakieś zbliżenie na pęd róży zaatakowanej przez raka wgłębionego. Podsumowując, książka na pewno przyda się w diagnozowaniu chorób i szkodników roślin ozdobnych, tym bardziej jeśli właśnie w ogrodzie mamy sporo drzew ozdobnych, sporo również krzewów. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.